Słuchajcie, witamy. Ręka z kieszeni. Witamy, witamy. Właśnie się rozkładamy. No, już trochę rozłożyliśmy. Mój sprzęt przygotowany. Wypadł dzisiaj na metod Feder, bo jak doskonale wiecie, zaczynamy cykl programów. Serialu. Serialu. Klan. Odcinek 4234. Zaczynamy również kręcić filmy z metod Feder. Także ja już mam sprzęcik przygotowany, rozłożony. Basia wędeczka przygotowana, bo jak doskonale wiecie, Basia też będzie wędkować. Nie ma. W końcu musi się wrobić, bo za niedługo co? Jak przyjdą nowe moje wędki, to będę je oglądać. Bo za niedługo dostanie wędki, które są zamówione w DNA Carp, tak. Specjalnie do ciebie. Tak. Jakiego koloru? Nie wiem. Będą limitowaną wersją. Moją wersją. Twoją wersją, dokładnie. My oczywiście, ja oczywiście będę łowił tutaj na federki, na sprzęcik flagmana. Nic się nie zmieniło. Jesteśmy, słuchajcie, na... Jest w ogóle niedziela rano. 1 lipca. Tak. 2018. Zimno, jakby był październik. No, strasznie chłodno, coś nam się pogoda popsuła, ale ważne, że nie pada. Ważne, że nie pada. Jakie spławy... Jakie spławy widzieliśmy, także mamy nadzieję, że coś tutaj ogarniemy. Dzisiaj, no tak. Dzisiaj będziemy łowić, kochani, tylko i wyłącznie na... testować, łowić na produkty pana ryby, którego też powinniście znać, bo niejednokrotnie pojawiał się u nas czy my u niego. Także dzisiaj testujemy tutaj głównie, będziemy testować 303, 101, ja wam to wszystko pokażę. No i tyle, nie? Aha, jesteśmy na łowisku Kiczyce w Ochaba. Ja ze swojej strony. Byliśmy już tu raz, nie? Tak, tak. Byliśmy w zeszłym roku, we wrześniu chyba, nie? Chyba, październik. Było zimno. No, tak byliśmy, tak. Rozejrzeć się, zobaczyć. Dokładnie. Chcieliśmy sobie wziąć domek, bo są bardzo fajne domki tutaj, słuchajcie. Później wam pokażemy, przejdziemy trochę z kamerą, jak to tutaj wygląda. Ale niestety były zajęte już. No myśmy się tak w sumie zdecydowali, tak z marszu, z marszu, kto tam biegał, kto maszerował, to nie tam wiesz. Dokładnie, dokładnie. Ale szybko była decyzja. Podoba mi się na pewno jedna rzecz. Cisza, spokój, las za nami, ptaszki śpiewają, śpiewają. Latają, dzikie lochy po lasie latają, lisy zaskakują, naprawdę... dinozaury zaglądają. Dobra już. Także naprawdę jest tutaj cicho, spokojnie. Idzie wypocząć, nawet jakby ryby nie brały, a będą brały, spokojnie. No i tyle, my się do końca rozkładamy, zaraz się widzimy znowu, pokażę wam jak, co tutaj sobie namieszam, na co będę łowił i do przodu. Do tyłu, ja mam wędkę z tyłu. Hej, nara. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, widzimy się za chwilę. Przystępuję do namieszania sobie zanęty do koszyczków, bo jak doskonale wiecie, łowimy na metod Feder. Basia na karpiówce też ma założony koszyczek, tylko że 85 gram akurat duży. Ja tutaj mam na jednej 20 gram, na drugiej 25 gram koszyczki. Także tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj będziemy sobie testować, łowić na zanęty pana ryby, które są produkowane przez Meusa. Także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I dzisiaj postanowiliśmy, że nie będziemy za dużo kombinować, bo nie ma sensu. Tylko będziemy robić tak. Zmieszamy sobie, słuchajcie, na jeden ten pójdzie metod Mix 303 pana ryby, która, jak tutaj doskonale pisze, zawiera naturalny CSL, jest dedykowana na ciepłe wody, woda jest ciepła, wszystko się zgadza.
więc widzę tutaj już, fajnie to pachnie, widzę tutaj już mikropelet drobny również, także bardzo fajnie. I teraz tak, damy sobie tego 303, do drugiego też damy 303, zaraz Wam powiem dlaczego tak to robię, nie inaczej. Ok. I teraz tak, ładnie sobie to dowilżymy. Do jednej zanęty dodamy sobie 101, czyli fermentowane ziarna mielonej kukurydzy, oczywiście też z CSL-em, też dedykowana na ciepłe wody. Zrobimy tak mniej więcej na 3, dajmy na to, na 3 garści 303 tej suchej, dodamy jedną garść 101 tej mokrej i tak będzie jeden miks przygotowany do koszyczków. A do drugiego miksu oprócz tej 101, czyli tej fermentowanej kukurydzy, na koniec dodamy sobie 404, czyli tutaj płynny CSL plus melasa. Z tym, że musicie pamiętać o tym, że żeby dodać tej melasy, tego płynnego CSL-u z melasą do zanęty, w pierwszej kolejności musicie sobie rozmieszać zanętę, żeby ona się napiła, żeby ona była już przygotowana, dlatego że jeżeli do suchej zanęty wlejecie sobie 404, ona zablokuje nam te pory w tej zanęcie i ta woda nie będzie się wchłaniać, będzie ciężko to rozrobić. Basia tam widzi spławy jakieś i się cieszy, bo tam będzie miała wędkę. Cicho tam mów. Obserwuj wodę, obserwuj. Ja już szukam miejsca. Dlaczego spryskiwacz, to już doskonale wiecie, bo mówiłem na niejednym filmie, czy mikropelet, czy właśnie zanęte jest bardzo... O, już się nam to zaczyna lepić ładnie. Jest bardzo prosto przemoczyć. A za sprawą właśnie takiego spryskiwacza, no raczej nie ma opcji, żeby to przemoczyć. Możemy sobie ładnie tutaj ilość tej wody dozować. O, zobaczcie, jak to już się nam ładnie zaczęło kleić. Może pokaż, Basia. Zbliższa. Nie. Nie pokorza. Nie pokorza. Ale ładnie się klei. A jeszcze musisz dodać tamtą mokrą tą, nie? Tak. Tak to nam, jak widzicie. Ona powinna być rozrobiona w ten sposób, że jak ją ściśniecie, ładnie się klei, tak jak widzicie. Ale też bardzo fajnie się nam rozkrusza. Wtedy to jest zrobione tak, jak to powinno być. Teraz dodamy sobie do tego 101. Fermentowana kukurydza daje radę. Dziękuję. Proszę. I tak jak powiedziałem, garść mniej więcej na jakieś 3 garści tej 303, dodajemy sobie garść 101, tą wodę możemy sobie, ten płyn możemy sobie odsanczać, dlatego że możemy go użyć do maczania naszej zanęty. Po co to wylewać, jak to jest samo dobro naturalne. Jak doskonale wiecie, jest to fajnie wszystko przesiąknięte, zalane. Czujesz? Z wiatrem się niesie. Chodzi tutaj o to,
żeby po prostu tej 101, tej kukurydzy nie dodać za dużo, żeby nam się to ładnie lepiło. Jak dodamy za dużo tej kukurydzy, to już może być problem z uzyskaniem odpowiedniej kleistości. My tutaj wybraliśmy tą część, gdzie jest płycej, dlatego ja też nie będę tego domaczał jakoś specjalnie mocno, bo nie ma takiej potrzeby, nie jest głęboko, ta zanęta w tym koszyczku spokojnie nam doleci. I tak tutaj mamy przygotowany miks do naszych koszyczków z metody. Do drugiego, drugi miks będzie taki sam jak ten, z tym, że na sam koniec, tak jak mówię, dodamy sobie troszeczkę 404, czyli tego płynnego CSL-u plus melasy. Tak, to, tak będziemy łowić dzisiaj. Na haczyk, na początek postanowiłem, że na jeden zestaw pójdą dumbbellsy fluo pop-upy, czyli jeden dumbbells fluo pop-up, ósemeczka ochotka. Dlaczego? Dlatego, że jest tutaj też lin. Lin lubi ochotkę. Chciałbym sobie wyciągnąć jakiegoś linka. A na drugi zestaw pójdzie ósemeczka pellet soft, miękki durus, morwa niezawodna, która zawsze jest na naszych zasiadkach. Basia, co będziesz zakładać? Kukurydza. Na razie kukurydza. Basia na razie sobie na zestaw założy dwa ziarenka kukurydzy na włos, bodajże waniliowej. Także zobaczymy, jakie efekty będą, a w dalszym ciągu, jakby nie było żadnych efektów, to będziemy już później kombinować. Także ja przygotowuję wszystko, napełniam koszyczki i rzucam. Dobra, słuchajcie, mam miejscówki wybrane i teraz jedną miejscówkę wybrałem sobie, tak jak widzicie, tam na wprost drzewa, jeżeli chodzi o punkt orientacyjny z tamtego brzegu. Drugą miejscówkę wybrałem sobie na środkowy domek z tych trzech, które tam są. Odległości mam zaklipsowane, dlatego że chcę łowić na równych odległościach. To najlepszym sposobem, najszybszym i najwygodniejszym jest, tak jak tutaj widzicie, klips. Zarzuciłem na odległość, ja wiem, gdzieś mniej więcej 50-40 metrów. Zaklipsowałem sobie i teraz poślę tam parę koszyków zanęty w to miejsce, żeby po prostu w jednym punkcie łowić punktowo. W drugiej wędce też sobie odmierzyłem odległość trochę dalej, tam będzie z 60, myślę, metrów, coś takiego, też zaklipsowałem. Czyli teraz na razie tylko sobie nęcisz, czyli zanęcasz parę razy, tak? Tak, i teraz chcę sobie tam porzucać. Nie, słoneczko dużo wyszło. Ale fajnie, nie? Idę do słońca, szybko. Ja wiem, z 4-5 koszyczków poślę w jedno miejsce, później już założę przynętę i będziemy łowić dalej. Okej. Pozwolimy troszeczkę tej zanęcie opaść. A jeszcze będzie dzisiaj słońce, wiesz? Ładnie się robi, także cieszymy się z tego powodu, słuchajcie. Przechodzą sobie chmurki czarne do tyłu. Bo było chłodno. Zimno bardzo. Jak widzicie, zanęta jest tam, gdzie tam kajpacza. Tam kaj ciepia. Teraz powtórzymy to jeszcze. O, nabijemy koszyczek. Pyk, pyk. Pyk. Czekajcie, bo coś mi się tutaj zaplątało. O, mam cię. W momencie, kiedy mniej więcej widzicie już, że
nasz koszyczek z zanętą dolatuje do miejsca, gdzie mamy zaklipsowaną żyłkę na kołowrotku. Jakby to powiedzieć, ja wam pokażę może. Trzeba wydźwigać sobie troszeczkę wędkę, żeby nie było takiego szarpnięcia, żeby ta żyłka się o ten klips za bardzo... Wow. Ręka, kamera, chłopie, przejmij pałeczkę. Co to robisz? Nie wiem, straszy mnie moja wędka. Patrzcie. Basia, akurat w czasie nagrywania ładnie Basia miała, jak żeście słyszeli. Ja sobie 3 waniliowe kukurydze tylko. Ładny odjazd w koszyczku. Tak jak na początku widzieliście, zanęta pana ryby, 101 pomieszana z 303. Jak na razie przynoszą nam bardzo fajne efekty, bo to już chyba trzecie branie twoje, nie? Tak, jedno mi się spięło. Aczkolwiek to są takie nieduże rybki. Nie są duże, ale są bardzo waleczne. Są oczywiście też większe ryby tutaj, ale są i mniejsze ryby, ale czy to ważne? No czy to ważne? Lesia nie wypiął, bo to takie wariaty, wiesz? O, słuchajcie. No też taki, nie? Wielkościowo też taki. Malusi. O. Ale to są takie... Akurat, żebym sobie mogła poćwiczyć, poholować, zarzucać. Dokładnie. Ponabijać koszyczek. Dokładnie. Przyjechaliśmy tu też głównie z nastawieniem na Method Feder, na Federy, także nie będziemy sobie na Federy oddaj ślimaka. Wybierać łowisk, gdzie są ryby 15-kilowe. No. Oddaj ślimaka. O, na ślimaka ci pobrał? Bo się wyda. Okej. Okay. Z tej strony. Przełożyć. Weź sobie go od razu do wody może, co? Tak? No. Czekaj, bo muszę go chwycić. O. Nie spadło. Troszeczkę ciężko tutaj mamy z zejściem. Dobra, wrzuć sobie go tak, o. Pięknie. Poszedł. Okej, okay. Czekaj, zaraz ci dam nagram dalej. Jak tam? Fajnie. Rolada! Okej. Okay. Dobra, zmiana operatora. Wracamy dalej. A więc było to tak, że właśnie chciałem wam powiedzieć, w momencie, kiedy już nasz koszyczek z zanętą zbliża się mniej więcej do klipsu, dźwigamy sobie wędkę do góry, żeby nam się po prostu żyłka o ten klips nie... Do góry czy na dół? Żeby to się nie... Do góry czy na dół? Do góry. Tak? O, właśnie o to chodziło. Czyli żyłka nam dolatuje do klipsu, widzimy ten, delikatnie wędkę do góry, ładnie nam to opada, wtedy żyłka się nie męczy. Okej. Okay. No i tak będziemy sobie teraz parokrotnie powtórzać. 2 razy już rzuciłem, jeszcze rzucę z 3 razy. Na drugiej wędce to samo. I widzimy się za chwilę. Chciałem właśnie Basi dać stopera. I się wystraszyłem, bo mi wędką szarpnął. Patrzę, a tu wędka, ale ten leci do wody. Co tam masz? Chyba ktoś już tutaj ten zgubił szczytówkę. Coś tam się chwyciło, nie? Tak, coś tam jest. Jakiś mały titek? My teraz nie nastawiamy się na wielkie kabany. Przyjechaliśmy sobie niedzielnie po... Federki także. Pofederować. Ja sobie z nim przejdę tu. Aha, bo ja mam wędkę niezarzuconą na razie. Nie zdążyłam. Wow.
I... Gdzie do krzaczków? Takim... Wiem, że jest bardzo fajne to, że se można u... Ale taki mały, a tak pociągnął, nie? Ustawić. Dobra. Też taki maluszek, ale jak szarpnął wędką, ty. To jest ten sam, co ja go miałam wcześniej. Co? To jest ten sam, co ja go miałam wcześniej. Haczyki bezzadziorowe, bez problemu. Można wypiąć na gumce. Na gumce pop-up Ochotka 8 mm. Federkowa zdobycz. Fajny, piękny. Fajnie się łowi na federka, nie? Piękny. No właśnie. Takie szarpnięcie, jakby to był potwór. I do wody idzie. No to walczymy dalej. Dlaczego zabierasz mi ryby z mojego łowiska? No nie. Miał do mnie przypłynąć teraz, nie do ciebie. To jest cały czas jeden i ten sam. Ten jest piękniejszy i większy. Chcesz kolejną fotkę? Oj, gdzieś się zaczepił. Pokaż dziuba. Plum. Chciałem, tak jak na wstępie mówiłem, zapolować też na liny. Czyli jedna wędka na ochotkę. I właśnie to się udało. Piękny lin. Piękny. No, Jezus, muszę go tak delikatnie, hop. Ale piękny, ten lin jest większy niż ten. Ten karpik, no. Lin jest większy niż ten karpik. No, musimy tak zerkać też na tamtą wędkę, bo to... Ale piękny. Taki złociutki jesteś. Ładny linek. O, jaki stojący linek. Piękny jesteś. A, wyjdę trochę. Jaki ładny. Dobra. Chodź. I do wody, super. Tomasz? Ten maluch? To bierzesz tego? Kolejny maluszek. Ładnie federki pracują. Już się wypiął? No bo ja ten załączyłem, wiesz? Automatyczne wypinanie. Ty, automatyczne wypinanie. No. Takie są małe kroczki łapiemy na federka. Pięknie. Coś innego niż zawsze. Ty teraz lepiej, to bym ja żartowała, nie? Basia łowi. Chwilę przerwy, odpoczywałam. Uczy się, uczy. Nie uczę się, no. To mi zostało, no. Muszę. Nie, nie, jak z tej strony będę widział federy. Z tamtej strony mam lepszy profil. Na włosie dwie kuleczki, dwunastki, greenshot i king spice. Zresztą zaraz zobaczycie loftersy, czyli kuleczki zbalansowane. Zobaczycie albo i nie. Dziwnie zapięty? Nie wiem, czy się tam nie zaplątał troszkę. O,
niestety. O! O, wyciągnęłaś węgorz. Krzaczki. Węgorz. Węgorz. Zmiał się troszkę. To nic, poczekamy na następnego. Dokładnie. Okej. Okay. Pasia! Stresujemy w serwisie. Pasia mnie punktuje tutaj. Pasia mnie tutaj punktuje. Mamy wariaty, to mogą skończyć z szybkami. Basia mnie tutaj punktuje. Deszczyk nam zaczął padać. Ta no, pogoda jest, ale kurczę. Się szaty, ale się szaty, próbuję się wywalić. Oj. Opa. No jest te wariaty. Jaki on jest wariat. Dawaj haczyka. Tak. Lubię to. Zadzierowe haczyki są moimi ulubionymi. Tak? Będziesz używać teraz tylko bez zadziorowych. No, a robisz mi zdjęcie. Ja zrobię ci zdjęcie. Wow. Tego z siatki nie puszczę, bo on mi wyleci z rąk. Tak? Tak. Jak będzie bezpieczniej. To taki mały wariatek, ale... No, ale to. Tak go na koniec, ten i go spuść, wiesz? O, o, czujesz? O, ty, tu, tam, w lewo. W lewo, włącz w lewo. Migacz. Migacz. Okej. Okay. No dobra, to nie zmieniam. Rzucaj. Rzucam się. Kręcił? Nie. Ja. Basia rzuco. Kaj rzucasz, Basia? Tam kaj patrzę, ale tam nie leci. Basia rzuca, ja wam pokażę. O, widzicie te dwa krzaczki? Tu, zaczekajcie. Teoretycznie. To na ten drugi tak mniej więcej. To ty tak twierdzisz. Ale nie do końca. O, zobacz jak ładnie. Łowisz, ja? Łowisz. Nie, rzucam. To się okaże. Łowię, no co? No. Bo nie było, że tam się łowię, nie? Tak. Ale mam zimne ręce. Niech ci będzie. Na koniec ty łowisz. No a ja. Na koniec ty. Moją wędkę już... Wanienkę właśnie ten. Właśnie. Właśnie. Moja wędka zniknęła już. Wyparowała. O. Pobawiliśmy się trochę dzisiaj fajnie, nie? Tak, super było. No teraz... Wypróbowane. Generalnie granic możliwości. Się będziemy zbierać. Dlatego ostatnia sztuka. I będziemy tu do pakowania. O Jezu, czekaj, bo ja weź muszę. Hop. Okej. A walienkę ten? O, tak sobie go jak chcesz tu. Więc ostatnia. Mu się nic nie stanie. Ostatnia sztuka, bo będziemy się powoli pakować. Na zakończenie jeszcze maluszek idzie do wody. Uważaj. Pakujemy się i widzimy się za chwilę. Na zakończenie. Tak. Pa. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy z powrotem, szybko żeśmy się pakowali, dlatego nie nagraliśmy zakończenia na łowisku, ponieważ co? Padzę. Pada deszcz, pogoda w kratkę, raz pada, raz słońce świeci, raz się trzeba ubierać, raz rozbierać. No. 1 lipca, dokładnie, masakra. 15,5 stopnia jest teraz.
No, także pogoda nie najlepsza, co nie przeszkodziło nam absolutnie w wędkowaniu. Zasiadkę wypadł nam metod Feeder, może tak, bo to zasiadkę to raczej nie. Wypadł nam metod Feeder, uważamy za udany. Połowiliśmy sprzęt. Porzucałam. Porzucałaś, dokładnie. I coraz lepiej ci idzie, nie? No. Połowiłaś. No. Aczkolwiek teraz się nastawiałam bardziej na naukę rzucania, zakładania wszystkiego, niż na samo holowanie ryby i polowanie na jakieś tam sztuki czy coś. Przyjdzie czas na wszystko pomału, tak, nie? Znaczy łapały się malutkie karpiki, takie kroczki do kilograma maksymalnie. Aczkolwiek chodziło mi bardziej o możliwość dużego placu, na którym będę mogła sobie porzucać, popróbować, pouczyć się. Nie jest to do końca takie proste, bo mam prawoskrętną rękę, się okazało. Schodzi mi w prawo. Ale coraz lepiej ci szło. Ale już powoli jest, no, coraz lepiej. Także, co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o łowisko, jest bardzo urokliwe, cisza, spokój. Najważniejsze, że jest dużo miejsca, nie? Tak, fajnie. Dużo miejsca, naprawdę jeden drugiemu nie przeszkadza. Spokojnie można łowić z rzutu. Tak, spokojnie można łowić z rzutu. Bardzo wskazane federy, bo na feder naprawdę jest mega, mega zabawa. Nie połowiliśmy tam żadnych dużych sztuk, aczkolwiek no, są, nie wiemy, nie mamy tego dokumentowanego, bo są, aczkolwiek no, myśmy się nie nastawiali na jakieś wielkie okazy. Nie nastawialiśmy się na okazy, maksymalnie też zakładałem sobie tam peleciki rozmiaru 8, także nastawiałem się na te mniejsze karpie, na liny. Który wpadł. Fajny lin. Także brań było sporo. Trochę się pozrywało. Trochę spinek było, dokładnie. Mi też. Oczywiście wszystkich żeśmy nie nagrali, bo naprawdę tego było dużo. Tak, bo tu feder, tutaj moja wędka jeszcze. Także musieliśmy wszystko ogarnąć, ale tak jak widzieliście, naprawdę fajnie. Polecamy. Są domki, które można sobie zarezerwować. Także powierzchnia tego łowiska jest tam około chyba 7-8 hektarów, nie pamiętam. Powierzchnia całego łowiska zajmuje jakieś 7 hektarów, tak, z tego co się dowiedzieliśmy. Tam są takie przesmyki, takie mniejsze, takie zakole jest, nie? Mniejszy stawik jeden jest chyba, czy dwa? Nie, dwa są. Dwa mniejsze i jeden taki duży. Duży, tak. Tak. Także naprawdę fajnie, wypadł, uważamy, tak jak powiedziałem, za udany. Tak. No i nic, no. Teraz... Na pewno tam się jeszcze zjawimy. Na pewno się zjawimy z federami tam, także jeszcze nas tam zobaczycie. A teraz do domku. No... Do domku. Szkoda. Fajnie się zarzucało, wyciągało. Dokładnie. Ale koniec weekendu. Koniec weekendu. Muszę uprzedzić pana, bo mnie zwolnił. Koniec weekendu, praca, znowu tydzień, ale za następny weekend znowu będziemy na rybach. Jak się uda i wszystko dobrze pójdzie, to będzie. Dokładnie, także pamiętajcie o tym, jak się wam podoba, łapka w górę. Zostawcie komentarz. Jeżeli chcecie o coś zapytać, pytajcie, odpowiemy. Subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie być na bieżąco, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o naszych nowych filmach. No i tyle. I widzimy się na kolejnym wypadzie czy zasiadce, nie? No, hej. Pa.